Następny planowy postój na stacji Zlepieniec. Wielkimi krokami zbliżamy się już do końca transmisji na żywo. Przedostatnia stacja przed nami. Przedo mnie ograniczenie do 40 km na godzinę. Na razie mamy 5 minut jakiegoś opóźnienia. Ruszamy dalej. No i kolejna stacja jest zarazem stacją końcową, stacją Wiliś. Rozpędzamy się do prędkości szlakowej 70 km na godzinę. I sygnał baczność.
I tam witam panie Mieszko, pozdrawiam serdecznie. Tak, syjną ważność, dokładnie. RP1, w skrócie RP1. No to pani będzie razem z nami, nie? Ta pani zawsze z nami jeździ. Jak jedziemy Fiatem, nie? Wiadomo. Jasna stój, nawiliś. Ciekawe. Trzeba zwolnić. A, bo pociąg wyjeżdża. Ciekawe. O cóż, dojeżdżamy do semafora, który wskazuje sygnał S1 stój. Sygnał kształtowy. Pociąg wyjeżdża i najprawdopodobniej my będziemy już mogli wtedy wjechać w perony. I zakończymy naszą trasę i zejdziemy sobie na boczek. No i wjazd mamy podany w perony. Dojeżdżamy. Do Barcelony kiedy? No. Nie wiem, pociągi to raczej tak daleko nie jeżdżą, jeśli chodzi o trasy. Najmniej maszyniści nie mają zezwoleń. Witam serdecznie, panie Radosławie. Odjechał 5 minut temu. Możliwe.
Nie no, raczej coś tam, nie wiem, może do Wiednia i może stamtąd jakiś pociąg, nie wiem. Do Włoch? No dopiero stamtąd może. No nie wiem, nie wiem, jak tam dokładnie jeżdżą te pociągi. No do Włoch to na pewno jeżdżą przez Austrię i potem do Włoch, nie? A nasze polskie Intercity chyba ma trasę do Włoch. Paryż, Barcelona, jest relacja. Dobrze wiedzieć, na pewno jakoś wtedy do Niemca się dostać. Teraz tak, oni nam podadzą manewr na bok czy zwykły wyjazd? To jest pytanie. Jak nie odjazd? No odjazd. Czekamy jeszcze. Manewr teraz. Czekamy na sygnał na semaforze. Dzisiaj na transmisji były dwie subskrypcje. Dwie subskrypcje. Spocznij. Dobrze, bo my będziemy spychać do tyłu. No tak. Czyli musimy tak się uruchomić. Cyk, cyk. Lecimy wyłączyć sygnały końca składu. Klimatyzacja jest włączona jak najbardziej. Najbardziej klimatyzacja jest włączona. A już żadnych pasażerów na składzie nie mamy, bo cofamy na bok i na tym kończymy dzisiejszą służbę.
No i zjeżdżamy na boczek. Czekamy tylko na sygnał MS-2 na tarczy manewrowej. Tyle. Tą rampę. To nie jest rampa, tylko tarcza manewrowa. Jeszcze na semaforze kształtowym. Czekamy, ale coś tu widzę, że... Że trzeba kawałek podjechać. A widzicie? Dodali nam sygnał MS-2. Więc ruszamy. Spychamy na tor boczny koło składu pośpiesznego. Wykolejnica ustawiona odpowiednio, podniesiona. Zezwala. Ten sygnał był podany. Mogliśmy zjeżdżać. Załączmy sobie oświetlenie kabiny. Wyłączmy ogrzewanie, czyli klimatyzację przy okazji. Proszę bardzo. Proszę bardzo, silnik rozgaszony. Zostawnik kierunku na neutral. Kran hamulca na odcięciu. Ale nie wiem, te lokomotywy nie mają czegoś takiego jak spalania. Chyba, że oleju. Pompę wody można wyłączyć. Reflektor też można wyłączyć. Przyciemnienie oświetlenia kabiny, radyjko wyłączymy. Ręczny zaciągnięty, nie ma ciśnienia w przewodzie hamulcowym, to znaczy jest hamulec ręczny, możemy zaciągnąć. A no, ta lokomotywa tylko do rana stoi. Ciśnienie w cylindrze hamulcowym, widzisz, 4 bary. Już, gasimy oświetlenie przyrządów również. Wyłączamy baterie. I mamy lokomotywkę zgaszoną. Mamy lokomotywkę zgaszoną, tak oczywiście klasek podkowa. I myślę, że tym optymistycznym akcentem po ponad 2-godzinnej transmisji możemy zakończyć dzisiejsze live on, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa!